pokazał w pierwszej odsłonie, że potrafi dobrze uderzyć piłkę i z rzutu wolnego, i z rzutu rożnego. Dośrodkowanie w pole karne. Uwaga, bardzo groźnie. No i mamy bramkę dla piłkarzy z Kry Częstochowa. A strzelcem tego gola najskuteczniejszy zawodnik gości, czyli Kamil Wojtyra. Trzecie kolejne spotkanie i trzecia bramka tego zawodnika z Kry Częstochowa. Od 50 minuty prowadzi w Suwałkach 1-0. Gospodarze na to, aby chociaż zremisować w tym spotkaniu. 76 to spotkanie i przypomnę, 0-1 na tablicy wyników od 50 minuty. Teraz uwaga, bardzo groźnie i mamy 1-1, proszę Państwa. Kamil Adamek, 76 minuta spotkania, 1-1, Wigry Suwałki remisują z Krą Częstochowa. Suwałczanie chcą iść za ciosem, 78 minuta spotkania, daleka piłka w kierunku Karankiewicza. Karankiewicz głową zgryła piłkę, wspaniała akcja piłkarzy suwalskich. Wigier, Karankiewicz do Adamka, no i mamy 2-1 w Suwałkach. Proszę Państwa, no niebywało to była sytuacja, przepiękna akcja piłkarzy suwalskich. Wigier w 78 minucie spotkania, Kamil Adamek na 2-1, Suwałczanie poszli za ciosem. No przede wszystkim tutaj przytomność umysłu kapitana suwalskich Wigier Adriana Karankiewicza, który zgrał pięknie piłkę głową do Kamila Adamka. Kamil Adamek przyjął piłkę, jak profesor, uderzył na bramkę Mikołaja Biegońskiego. No i tutaj Suwałczanie prowadzą ze Skrą Częstochowa 2-1 po dwóch bramkach Kamila Adamka.